Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was na 35. odcinek serii Tajemnice Sailor Moon. Większość postaci w mandze jest tylko na chwilę. Pojawiają się, robią co muszą, po czym znikają, by już nigdy więcej nie być wspomnianym. Tak jest i tym razem. O Zenotaimu oraz o Raito kiedyś wspominałam, jednak postanowiłam im poświęcić oddzielny odcinek. Dlaczego? Tak po prostu, żeby nie czuli się gorsi. Tym bardziej, iż w końcu możemy ich zobaczyć za sprawą filmów Eternal, gdyż w wersji z lat 90. nigdy ich nie było. Zenotaimu oraz Zeo Raito byli podwładnymi kwartetu Amazonek, chociaż największą władzę nad nimi miała Vezvez. Pojawili się w 43. rozdziale mangi i niestety zniknęli już w kolejnym. Pierwszy raz widzimy Zenotaimu pod koniec tomu 13 w starym wydaniu, gdy wręcza rozpaczonej Minako swoją wizytówkę i zaprasza ją na przesłuchanie na idolkę. Dziewczyna wciąż nie może się przemienić w wojowniczkę i choć wie, że jest to podstęp, widzi w tym swoją szansę. Na miejscu zastaje sporą grupę dziewcząt, które tak jak ona przyszły na casting. Tak naprawdę Zenotaimu oraz Zeo Raito nie robią nic konkretnego. Jedyną bronią, jaką się posługują, są sztylety, którymi unieruchamiają pozostałe senshi. Gdy Minako dzięki Artemisowi odzyskuje moc przemiany, oboje giną przez zaklęcie Venus, Love and Beauty Shock. No dobrze, ale kim byli? I jaka jest ich geneza? Cóż, Naoko nigdy tego dokładnie nie wyjaśniła, ale jedna z teorii mówi, że Zenotaimu oraz Zeo Raito to nic innego jak węże, które Palapala przemieniła w ludzi. To najbardziej prawdopodobna możliwość i moim zdaniem demoniczne bliźniaki, tak jak amazońskie trio, pochodzili od zwierząt. Ich imiona wymawiać można także jako Zeolite oraz Xenotime i mają swoje szczególne znaczenie. Obie nazwy pochodzą od minerałów, ksenotymu oraz zeolitów. Ksenotym jest minerałem fosforanu. Zwykle jest półprzeźroczysty i najczęściej występuje w kolorze brązowo-żółtym. Co ciekawe, ten minerał może być lekko radioaktywny. Zeolity są znowu bardzo porowate i zawierają sporo zanieczyszczeń. Minerały te mogą być wykorzystywane w przemyśle, jako detergenty, w budownictwie, medycynie czy rolnictwie. Mimo wszystko Zenotaimu oraz Zeo Raito można od siebie odróżnić. Oboje co prawda noszą niemal identyczne kostiumy ze wzorem szachownicy, jednak strój Zenotaimu jest ciemniejszy. To, co ich wyróżnia, to z pewnością oczy, które nadają im dziwny, nietypowy wygląd. Mają długie włosy w górnych partiach koloru blond, a kucyki są różowe. Byli w mandze zaledwie na chwilę, ale byli potrzebni, by Minako mogła się przemienić. Tak jak wielu w tej historii, pojawili się tylko po to, by pchnąć akcję do przodu, ale w końcu po ponad 20 latach mogliśmy ich zobaczyć w animowanej wersji. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!